Witajcie kochani serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was przy takim porannym filmiku przy kawce, ponieważ zaparzyłam sobie tutaj kawę, będę sobie ją troszeczkę popijać, ponieważ przeważnie nagrywam dla Was filmiki, mam zrobioną ciepłą kawę, rozgadam się i później kawa jest zimna, także wybaczcie, jeżeli sobie gdzieś tam troszeczkę kawę popiję. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z haulem. Wiem, że nawet niedawno był haul na moim kanale, natomiast chciałam dzisiaj Wam pokazać taki haul z Biedronki, ponieważ już tydzień czasu chyba trwa ta promocja. Dosyć ciekawych produktów, bardzo fajnych i serdecznie Wam je będę zaraz tutaj polecać, w co ja się zaopatrzyłam. Gazetki oczywiście tutaj nie mam z tego względu, że ja ogólnie zapomniałam tej gazetki w ogóle wziąć dla siebie. Koleżanka mi po prostu wysłała linka i pobiegłam szybko na następny dzień do Biedronki z paru ważnych produktów, ponieważ parę produktów mnie zainteresowało. Myślę, że na pewno jeszcze w swoich Biedronkach znajdziecie większość tych produktów, bo u mnie przynajmniej są, a spieszę się z tym filmikiem z tego względu, bo chciałam Wam pokazać pewien produkt, od którego w ogóle zacznę. Jest to urządzenie do pielęgnacji twarzy, które się tak prezentuje, tak wygląda to pudełeczko i muszę Wam powiedzieć, że to jest ogólnie, myślę, że taka podróba robiona na wzór tej Clarisonic Mia, o ile dobrze w ogóle to wymawiam. Słuchajcie, to urządzonko kosztuje 20 zł, 19,99, zasilane dwiema bateriami, dwa paluszki i muszę Wam powiedzieć, że ja jestem z tego naprawdę bardzo zadowolona. Koszt 19,90 to nie jest jakiś wygórowany, oczywiście też nie możemy liczyć, że to będzie naprawdę coś długotrwałego, co się może nie zepsuje wkrótce, ponieważ za cenę 20 zł, to jak mówię, no nie ma za bardzo co oczekiwać. Ogólnie zakupiłam 3 te urządzenia, z tego względu, że jedno zakupiłam dla siebie, drugie zakupiłam dla mojej kochanej przyjaciółki Gabrysi, a trzecie kupiłam Oleńce, ponieważ prosiła mnie, żeby jej to kupić, ponieważ jak wiecie, jak oglądacie kanał On The Line with Alex, to Ola jest teraz w domu u swoich rodziców i nagrywa dla nas vlogi i serdecznie Cię, Olu, tutaj z tego miejsca pozdrawiam. Także co, słuchajcie, tak wygląda to urządzenie z bliska, pokażę Wam, żeby to mi się tu za bardzo nie wysypało. Ja już je używałam, używam je codziennie i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo fajny produkt. Zasilany na dwie baterie, dwa paluszki tutaj wkładane, bardzo taki poręczny, widzicie, praktycznie jak ta Clarisonic, jest dosyć ciężki, a nie wiem jak tamten, bo tamtego nie miałam. On ma tutaj dwie prędkości takich tego obrotu, tego masażera. Do tego dołączone są cztery takie końcówki, jedna taka szczoteczka, tutaj takie kuleczki obracające się, co może tak nie wypadnie. O, cztery takie kuleczki, które masują nam twarz, gąbeczka, taka zwykła miękka gąbka, a to tutaj jest z czegoś takiego jak te beauty blendery, czyli takie bardzo zbite. Słuchajcie, ja używam tego, jestem naprawdę zadowolona. Uwielbiam po prostu tą, słuchajcie, końcówkę. Na tą końcówkę oczywiście przytykacie to tutaj, do tego urządzenia i to ma, słuchajcie, popatrzcie, dwie. To jest ten szyb najszybszy, tutaj macie troszeczkę taki wolniejszy. Nie tłucze się, bardzo fajnie się tym masuje buzię i ja muszę Wam powiedzieć, że ja tutaj w okolicy brody, jako oczywiście tutaj w okolicy nosa, mam mnóstwo takich, wiecie, takich zaskórników, takich czarnych wągrów, nie wągrów. No, ale takie, wiecie, troszeczkę nie jest to takie delikatne, jakbym chciała. Na pewno większość z Was również boryka się z tym problemem. I nakładając tutaj na tą główkę peeling, jakikolwiek peeling, przeważnie skupiam się masując twarz właśnie tylko na tych tutaj miejscach, właśnie pod brodą i wokół nosa. I muszę Wam powiedzieć, że żaden peeling nie zrobił mi jeszcze takiego efektu, jak połączenie właśnie tej szczoteczki z peelingiem. Także słuchajcie, jak jeszcze macie to w Biedronce za koszt 20 zł, to biegnijcie i naprawdę kupujcie, bo to jest naprawdę bardzo fajny produkt. Ktoś się mnie pytał na fanpage'u, czy jeżeli te wszystkie gąbeczki się zniszczą, wytrą, zużyją, czy można to dokupić. Nie wiem, nie orientowałam się nawet, słuchajcie. Natomiast myślę, że można by było popytać i popatrzeć. Myślę, że coś podobnego pod tym kątem śmiało możecie dokupić.
Także troszeczkę rozgadałam się o tym urządzeniu, ale naprawdę warto. Także jeżeli macie jeszcze w Biedronce te urządzenia, to zapraszam, kupcie sobie. Ja sobie teraz łyknę kawy. A, pyszna kawa. I przechodzimy dalej, co jest godne uwagi jeszcze teraz w Biedronce, póki jeszcze macie może tą promocję, jeżeli macie ogólnie te kosmetyki jeszcze w swoich Biedronkach. Skino, ten żel, on jest troszeczkę większy, ponieważ one były chyba, jest powiększona po prostu butelka, z tego co mi się wydaje. Koszt takich żeli to 4,99, to są męskie żele. Ja kupiłam mężowi 2 w 1 z orzeźwiającym mentolem, bardzo fajny zapach. I muszę Wam powiedzieć, że mój mąż powiedział mi ostatnio, że nawet bardziej woli te żele z Biedronki Skino niż Adidasy, te żele z Adidasa, które ja mu kupowałam. Także tak się prezentuje ten żel. Po prostu no cudowny taki męski, orzeźwiający zapach. Serdecznie Wam polecam. Ogólnie były chyba 4 rodzaje tych żeli, czy 3, nie pamiętam dokładnie. Dalej, słuchajcie, jeżeli tak przy pielęgnacji, to jest parę kosmetyków marki Scholl, jak wiecie, to są produkty do stóp. Ja zakupiłam sobie krem, który powinien spowodować, że nasze stopy, nasze pięty będą miękkie. 60 ml za jakoś tak ponad 10 zł. Nie pamiętam dokładnie z tego, bo ja to kupowałam troszeczkę, słuchajcie, na raty przy większych zakupach, także no nie za bardzo teraz pamiętam, jak te cenowo były, ceny były dokładnie. Natomiast zakupiłam sobie jeszcze dla lęki oczywiście, to jest OFF, taki żel przeciw komarom i on kosztował chyba 15 zł. Bardzo fajny. Kiedyś zakupiłam jej taki spray w aerozolu, ale ona to tak za bardzo nie przypadała za tym, bo wiecie, gdzieś się dostało do buzi, a tu ją szybciutko posmaruję, a już się zaczynają takie ciepłe dni, także jak najbardziej się to spisze. Słuchajcie, warte też uwagi jest 100% kwas hialuronowy, super skoncentrowane serum, Professional Face Care. Ja zakupiłam 2 takie opakowania, jedne po prostu dla teściowej, bo chciała, żeby je kupić, drugie zakupiłam dla siebie, 2 kupiłam, tak. No jeszcze tego nie używałam, ponieważ mam ten taki serum z kwasem hialuronowym z Sorai, także na razie go nie będę używać. Koszt tego serum to było 14,90 bodajże, także no jestem ciekawa, jak to działa, ale oczy, tutaj strasznie światło odbija, możecie zobaczyć teraz, o. Natomiast nie oczekuję jakichś nie wiadomo jakichś cudów. Godne uwagi, krem BB, korektor kryjący, rozświetlający 8 w 1 z Eveline Cosmetics. Z kwasem hialuronowym również, do skóry wrażliwej. Cena tego korektora to było chyba 11,99, o ile dobrze znowu już pamiętam. Zakupiłam jedno do paczuszki dla pewnej osoby i drugi zakupiłam dla siebie. I muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę rewelacyjny, ponieważ ja szukałam korektora takiego, który będzie naprawdę bardzo jasny, który będę sobie nakładać pod oczy i będzie tak rozświetlał fajnie cerę. Ten taki jest. Ma taką tradycyjny aplikatorek, słuchajcie, taką, popatrzcie, pacynkę i jest naprawdę bardzo jasny. Coś mi tutaj światło dzisiaj źle pada, możecie zobaczyć. Jest bardzo jasny, naprawdę jestem z niego zadowolona, także jeżeli jesteście na kupnie jakiegoś korektora, takiego highlightera rozświetlającego, no to pędźcie do Biedronki, tak one się prezentują. Następnie, słuchajcie, tusze do rzęs z Celi. Ja ogólnie byłam ciekawa tych tuszy. Zapytałam się Oleńki oczywiście, czy może je zna, czy może miała. Ona mówi, że są rewelacyjne i w zasadzie za jej takim poleceniem zakupiłam sobie te 2 tusze. Tak one wyglądają, to jest to jakaś edycja limitowana Celia Woman, maskara pogrubiająca, zwiększająca objętość rzęs, to tak się prezentuje ten. On ma tutaj taką różowe napisy, a takie bardziej pomarańczowe napisy ma drugi komplecik tego tuszu, bo to jest maskara tylko maksymalnie wydłużająca rzęsy. Ja używam tą maskarę obecnie i muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo
fajnie rozczesuje rzęsy, nie skleja ich i daje taki naprawdę bardzo naturalny look. Plusem tych tuszy jest to, że one mają jeszcze w swoim zestawie, słuchajcie, widzicie, taki mały zapas, że jak tu się zużyje ten tusz, to możecie sobie po prostu tą tubeczkę wycisnąć do tej maskary. No, bardzo fajny produkt, ja ogólnie poleciłam go również mojej szwagierce, szwagierka sobie również zakupiła, także to by było to. Następnie zestaw pędzelków do makijażu, koszt tych pędzelków to jest 25 zł. Ja je zakupiłam dla mojej koleżanki, ponieważ mnie o to prosiła. Pozwoliłam sobie je otworzyć, bo ona powiedziała, żebym otworzyła, żebym zobaczyła po prostu, jak ogólnie z ich jakością. Podobno to są pędzle ekologiczne, ale słuchajcie, jeżeli pamiętacie, w Biedronce jakiś czas temu był taki zestaw pędzli w takim etui niby skórkowym. To są te same pędzle. Naprawdę to są te same pędzle, niczym szczególnym się nie różnią. Różnią się jedynie tym, że popatrzcie, one mają całkiem inny wygląd, ale to jest to samo. Szału nie zrobiło. No i koszt 25 zł, to tak troszeczkę, no nie wiem. No to troszeczkę przypominają te pędzle z EcoTools, ale to nie są one. I jest tutaj dołączona do tego taka, wiecie, mała jakby saszetka. Jest taki malutki pędzelek kabuki, pędzelek do cieni. Mniejszy, troszkę taki bardziej puchacz, może do blendowania. I taki mały pędzel do pudru. I te pędzelki, myślę, że tak do torebki, jakby gdzieś przyszło jechać, naprawdę na jakiś wyjazd, to śmiało można je zabrać. Bo po co brać mnóstwo innych pędzli, jak tutaj mamy taki mały zestawik, ale 25 zł za jakość tych pędzli, to niestety nie polecam. Za 25 zł mogę sobie kupić jeden porządny, na przykład pędzel z Hakuro. Co, łyczek kawy i przechodzimy do ostatniej rzeczy, którą chciałam Wam pokazać. Są to róże z celi. Ja mam w czterech odcieniach, numerek 4, numerek 3, 4, 5 i 6. Słuchajcie, nie będę tego otwierać, bo ja te róże kupiłam z myślą o rozdaniu. Ale muszę Wam powiedzieć, że to są wszystko perłowe róże. One mają jakiś taki delikatny połysk w sobie. Tak one się prezentują w opakowaniu. Takie, no, dosyć ładne. I jak mówię, te 4 róże po prostu zakupiłam na jakieś rozdanie. Koszt tych róży to około 10 zł było. Nie pamiętam, słuchajcie, dokładnie. Ale dużo, dużo niżej, na pewno. Także tak by wyglądał ten taki haul biedronkowy. Serdecznie warte polecenia, polecam Wam naprawdę ten korektor z Eveline. Polecam naprawdę maskarę tą z celi, która jest rewelacyjna. Oczywiście Beauty Line, to urządzonko za 19,99 bodajże. I co jeszcze polecam? Jeszcze te żele polecam, bo ogólnie nie wykupiłam wszystkiego, co było tam na tej promocji, także jeżeli macie jeszcze czas, jeżeli macie ochotę, pędźcie teraz do Biedronki, także żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko, pa, pa!